3, 2, 1, go! Yo, siemanko, z tej strony Konrad z kanału Konrid i witam was w kolejnym konkursie, czyli kolejna medalowa walka. Kamil jest tu dalej na prowadzeniu. Czemu jest, mam nadzieję, że tego paska nie widzicie. Dzisiaj będą dwa konkursy, moi drodzy, ale to już kukram, przeznaczymy. Tak się jak teraz skaczemy Clemensem Munańką. Trzeba odcinek tak szybkości ten wstęp. Taki łapeczko w ogóle to jest skilu, wykonany słaby skok. Ja mogę też. Chwila, moi drodzy. 78. Okej. Okay. Moi drodzy. Kevin Victor. Z tym pasek mi tu robi. Pasek ten zasyp, nie? Się Kevin Victor. Mam nadzieję, że coś widzicie. A jak nie, to przepraszam, problemy. Drugie miejsce. Aha, i nie mamy konkursu. Kao, dobrze, fajnie. Oj, co się tu dzieje, moi drodzy? Już tu mamy nie tak, mam problemy. Problemy, moi drodzy, mamy, ale tam coś się robi. Czy się radzimy sobie z problemami? No dobra, fajnie, ładnie. No nie, no coś jest. Moi drodzy, coś to jest nie tak, Jan Fajet. Nie podoba mi się, nie? Ale to dobrze. Ja się staram, żeby tak nie było. Fatalnie, tak jak to zrobicie. Sobie będę patrzeć na jednej kotle. O co tu, moi drodzy, chodzi? To nie rozumiem. Zresztą skup też tak będzie to naprawdę. Już. Coś mi tu jest nie tak. Aha, bo ja klikam, dobra. To też będzie... Przez 23. Nie, no i przez to. Psy! Nie chodziło mi o to, przepraszam, Krzysztof. Biegun. Zły jestem. Chwila, tato, chodź tu na chwilę. No? Co jest? Mam problemy. Jakie? Jak chcę skoczyć, to mi się właśnie... Nie, patrz, musisz coś tu zrobić. Okay. To się tu zacięło. No. Nie mogę wyjść live'a. Co to się pro... Aha, no, no, czekaj. O co chodzi? A, zacinka jakaś poszła. A, to się porobiło. Czekaj, mam pomysł takiego, że... Jaki? Będziemy musieli włączyć błędy. Nie ma jak okno. Aha. Dobra. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Teraz tak. Co włączyłeś już? Tak, patrzę. A już leci stream. Nagrywaj. Dobra, okej. Okay. Witam was już. Przepraszam, były małe były błędy, ale już wracamy do live'a i no, po raz kolejny zmierzamy się z konkursem Villa. Mama kon... Już leci program. I zaczyna teraz Franko, już będzie lepiej. Mam nadzieję, przepraszam was za ten odcinek. Jak się nagrała na kanał, to nie oglądajcie ją po prostu. Bo to zaczyna jest ważna, zaczynamy na jakąś pierwsze miejsce oczywiście. Z moją drugim zaś Kevin Victor. Dzisiaj zrobimy dwa konkursy indywidualne oczywiście, bo zakopany będzie. No, ojej. A zakopany będzie na końcu. To jeszcze mamy trochę konkursów. Kilka konkursów. Kilian Paje. To jest pierwsza walka w darowym. Ale możemy się cieszyć. Oj, no. Ale już się cieszymy, możemy cieszyć, bo dzisiaj już. Bo już dzisiaj. No cóż, moi drodzy, no, zdobyliśmy. Niestety, zdobyliśmy dzisiaj brąz. Mamy już dzisiaj brąz. Brązowy medal, to jest już Kobayashi. Oczywiście, brązowy medal. To jest jakiś zborcie. O Boże. Ja się kolej. Mam sposób na to. Jak to tak zwał, proszę państwa. Nie mamy się żadnego medalu. Zalała. Jak to Sakoyama? Na kanale moim. Moi drodzy. Nie słuchajcie, nie słuchajcie. Proszę.
Proszę później, nie słuchajcie. Mamy? Ktoś teraz ustał. Do biegu. Czekajcie chwileczkę. Drugie miejsce, poczekajcie chwilę. Ale Ale nie tego. Dobra, moi drodzy, nie zwracajcie. Ja po prostu nie zwracajcie uwagi na mamę. I kończycie numerem 7. Toczko mnie idzie. No myślałam, że już upadnie. A listka z numerem 8. Zobaczmy. Mam nadzieję, że nam się upali tatantę Polska. Dobrze! Zapiszmy o co tu, babcia? Kaś pani dzwoni. Trzymaj. Cześć, babciu! To był tato, wiesz, on zawsze tak sobie żartuje. Cześć, jak tam? Przepraszam, ale babcia zadzwoniła. Musiałem w nią chwilkę pogadać, a teraz Yuri Depesz. Wracam do walki medalowej. Fatalnie. Chciałem tylko powiadomić, że na pierwszym miejscu co podziwiło, proszę państwa, Norwedzy. Norwedzy wygrywają, tak? I Krzysztof jest z Merysa. Wygrywa Krzysztof. Wygrywają Norwedzy. Wstecy Polacy na... Firona, moi drodzy, w 18 miejscu, ogólnie jest 20 krajów, my jesteśmy na 16 miejscu, to bardzo daleko, bo mamy tylko medale zdobyte niestety przez skoczków. Będziemy znowu dwa medale, to będziemy na 14 miejscu. Na pewno nie byłem za konstrukcyjnego, i Maciek od numer 12. Tak? I trzeba powiedzieć, że czołowe drużyny na koniec mistrzostw, są to miejsce, dostaną jakby nagrody. I obawiam się, że Polacy takich nagród nie dostaną, ale to już nie jest ważne. Ważne jest zdobycie tej głównej nagrody, a teraz mistrzostw dania na TKD. O, fatalnie. Fatalnie. I Kozanicy kolejko z numerem 14. Kazachstan na 19 miejscu. Ostatnie miejsce jest Korea. Znaczy oni są na 18 miejscu. Słabo dopiero się na miejsce. Mackenzie Bytka z numerem 15. Kazachstan na 18. Kanada na 17, chociaż bo Kanada się słabo wpisuje, ale oni mówili, że te już mistrzostwa to jest to, mistrzostwa letnie są dla nich nieważne, już ważne są dla nich ten sezon zimowy, a tak czy siak teraz Aleksander Zistow z numerem 16 leci, ale fatalny, kolejny fatalny skok Polski. 11. Ale i tak Andrzej Stykała pola prowadzi. A teraz Dawid Kowalski, zwycięzca letniego Grand Prix 2019. Jestem miejsce. Johan André Forfang, moi drodzy. O, oczywiście Norwegia to liderzy. I nie dziwię się, że ta kapitanka mi się poleciała, bo... Bo co, że są literami? Oni go tak nie umieją podpalić. Zaraz Johan André Forfang odpalił fajerwerkę i Norweg na prowadzeniu. O, jak za głos widziała nas Andrzej, jest nękało. Ja teraz na 19. Finn. Finowy na 11 miejscu, no nie wiem. To nawet dobrze. 4 miejsce.
Kargeisland jest. Niemcy zaś na trzecim miejscu. No blisko, blisko. Ojej, słabo. Ja mówię o tej... Bo taka skład jest na pewno, te wszystkie konferencje są wszystkie wymyślone, ale że to by takie mistrzostwa, to powymyślałem sobie tak, moi drodzy. Jeszcze taka trochę mój wymysł, ale sam już byłem 21. A bardzo dobrze wymyślać, więc to tylko tak, tak myślałem. Mam nadzieję, że jesteście z tego powodu źli, ale on sobie nie widzi. Bardzo dobrze. Trzecie miejsce. Robert Johansson z Manchester drugim. Bardzo dobrze! Pierwsze miejsce. Trzy hekseństwa? Co tu się dzieje? Kuba Bones z Manchester trzeci. Kuba, odpal petardę i tych tą trójeczkę wyszedł, bo ja nie chcę, żeby te... Kuba Bones, fatalny! Fatalny, dopiero ta lokata. Jeszcze raz myślę, że przedostatnia osoba. Skacze numer 24, Manuel Fettner. To było złoto. Ostatnio na piątym miejscu, ale tam skupili. No, dopiero 14. I Kamil Stoch. Niestety błąd. Jeszcze błąd, jeszcze może drugi będzie dobry. Na razie. Oj, nie wiem. A to nie jest to. Piąte miejsce. Jest dobre. Szanowni piąte miejsce, ale moi drodzy. Cały podium zgarnęło liderstwo, więc tutaj będzie się to śmiesznie. Aha, fajnie, bo z Kosem on pędza miejsce Stocha, trochę śmiesznie, ale okej, okay, dobra. I Joshua Kobayashi też na drugą serię. Fatalny skok pierwszej serii. Może na pożegnanie coś zrobił. Ojej, nie. Pokażę to. 20 miejsce. No Kobayashi bez formy. Ale też mi się wydaje, że to może być tam, nie wiem, to taki skok, wiecie. Nie skaczę za bardzo, bo chcę się jakby przygotować, ustroić do sezonu zimowego. Jeszcze chcę tylko przypomnieć, że jeszcze Sakuyama na 17 miejscu egzekwuje tu sam, a teraz już idę też. Moi drodzy, 24 po pierwszej serii. Wow, fatalny skok. No i już, no i Japończyk nie będzie przynajmniej ostatni. Tylko chciałam powiadomić, że Japonia spada na 13 miejsce. Wszystko będzie. Nie wyjście z czego się śmiejemy. A teraz Maciej Kos z numerem 23. 23 po pierwszej serii. Słaby, bardzo słaby skok. Może drugi skok będzie dobry. Wizja Maćka Kosa, nie wiem, śledztwo, ale mamy nowego lidera. I Kuba Wolny, 22 po pierwszej serii. Też fatalny skok pierwszej serii. Może drugi się poprawi, nie. Kuba Wolny traci formę w drugie miejsce. Ale już mamy, jakby Kilian Pańsko na podium, to już mieliśmy uzupełnioną pierwszą trójkę, 21 po pierwszej serii. Bardzo. I mamy już czołową trójkę, moi drodzy. Maciej Kot, Jakub Wolny i Kilian Pajer. Juri Depesz już stanowczo na ostatnim miejscu. Czyli bardzo słabo dziś, aby stronie się Słoweńczyk pokazał. Kevin Bickner, 20 po pierwszej serii. Dziwi się, że jest tak daleko, bo on do początku samym z drugim numerem, ale teraz bardzo dobrze. Kanada, Włoszech, USA na 16 miejscu. Pierwsze miejsce. Aleksander zniszczył 19 po pierwszej serii. On tak to aż 16 minut, ale słabo on z pierwszej skoku wyszedł. Drugi bez rozpieszczenia, też pokali. Nawet gorzej, trzecie miejsce. Kento Sakuyama, 17 po pierwszej serii. Reprezentant Japonii. Kolega Kobayashi dzisiaj przedostatni. Drugi i Krzysztof Miętus. Mamy nadzieję, że Krzysiek odpali petardę. Go! Krzysztof Miętus. Oj, słabo. Ja wiedział, że ten skok nie wypali trzecie miejsce. Konstantin Sokolenko.
16 po pierwszej serii. Ostatnio był numer 14. Oj. Ktoś podchodzi, idzie. Trzecie miejsce. A no, pewne. A złoty już medal. O, ale teraz. Nie no, to on tam teraz nie pokazał Peteria i Villa, czyli swoje mieście. Ale. On jest jedynym Austriaczykiem. Gdzie on jest? Ja, gdzie on jest? Honor Fetner ma Honor Fetner. A Honor Fetner piąty? Co on jest? Ja, on jest jedynym tym Austriaczykiem XD. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. I czy teraz po pierwszej serii jest Karl Geiger? Od piątego miejsca, moi drodzy, już zacznie się ta walka. I tego miejsca zacznie się walka. O brąz, co najmniej, o medal, już od pierwszego. Szóste mecz. A teraz, przynajmniej po pierwszej serii zdanie. A teraz. Zrobić dobra. Ale jakie? Aha! Że to wakacyjne! Dobra, okej, okay. Aha! Wakacyjny. A teraz do mojego 12 powyżej serii. Nie wiem, czy skoczką tutaj zdarzy źle skoczę na miejsce. I Dawid Kubacki, teraz po pierwszej serii. Zwycięzca Letniego Grand Prix 2019, a teraz... Może ktoś się zabisko? No niestety. Tylko innym... Ale słuchaj! I Juan Chuchoy, ostatnia gdzieś tutaj, lepsza dziesiątka. On tu nie będzie się bił. Chociaż co pan sobie wokół powiedzmy? Pierwsze miejsce. Krzysztof biegł 9 przy serii. Dopiero odmieram 6, a 9 miejsce. No ale. Tak skok to chyba się nie chciało, tak? Szósty, szósty numer startowy i na razie szósty. Nie mu na pewno nie będzie szósty. Ale. Teraz ma 6 miejsce. I Klemens Brojka, 8 przy serii. On zaczynał dzisiejszy konkurs. No i oczywiście jest ostatni. O, ale chociaż myślę, że ten konkurs będzie na ten ostatni. Bardzo dobry! Pierwsze miejsce i mogę nawet się pobić o brązowy medal. Fajnie by było. A to jest Antiardo, 7 po pierwszej serii. Jeszcze mam Andrzeja Stynka na liderze. Mam nadzieję, że to będzie medal. O, oj, oj, co to Antiardo. Gdyby to było pierwsze miejsce, to by na pewno był zły. Ale to jest dopiero... siódme miejsce. Teraz Mackenzie Wojtkow, piąty po pierwszej serii. Byłem tak z Kamilem Stochem. Ojej. Fatalnie. Fatalnie jest Mackenzie Wojtkow. Ale mam nadzieję, że Kamil Stoch odpali petardy i z raz kolejny zejdzie złoty medal. Ostatnia piątka i o tym mówiłem. Oni będą się bić, oni się będą bić o medale. Ale konie, Kamil Stoch, drugi, ajajaj. Tak tym samym, ale duch Polaków na prowadzeniu, do tego czwarty Dawid, niestety bez medalu dzisiaj. No Kamil Stoch nie zdobędzie złota, ale bardzo fajnie, że znowu jednak, wiecie, złoto. Już mamy złoto jedno, Kamil. Czwarty po pierwszej serii jest Anze Semenic i za trzech liderów, już nikt wygra. Może Anze Semenic zaatakuje, bo to był fenomenalny skok. Pierwsze miejsce. Przeduje Polaków i Andrzej Stękała. Andrzej, leć po medal. Porado dla Polaków, jak to mówili. Porado. Oba. Dziesiąty. Nie wytrzymuje. Ale mamy jeszcze Klemensa na drugim miejscu. Jeszcze jest niestraconego. A złota nie mamy i tak. Johan Ander Forfang. Teraz jeszcze jakby Forfang zepsuł. Boże święte, święte, mamy podium, mamy Klemensa Murajka, Klimek dostępny, zdobywa medal, moi drodzy,
Ale Azysem Mędzi, jak mówiłem, taki dalej prowadzi. To jest bardzo ciekawe. Ale mamy Klemens też na podium, mamy srebro, ale może a Johan Andre Forfang, ex-aequo z Manuel Fetterem, dopiero na 14, żałosnym 14 miejscu. Zawiódł. On jest dopiero. Ojejku, czekajcie, bo mi pada. A ja muszę transmisję konridowską poprowadzić. Tato! Chodź tu na chwilę! Tata! Chodź tu! Chodź tu, tato! Potrzebujemy się. Kabelek, musisz mi pomóc. Proszę Państwa, dla przerwy z kokiem. Wąsacza z Norwegii. Ja takie przysłowie. Norweski wąsacz. Wąsacz Norwegii. Jeszcze nie możemy zobaczyć skoku wąsacza, bo nie jest pozwolone. Okej. Możemy skoczyć. No i proszę Państwa, kto zostanie złotym medalistą drugiego Koksowila? Rudy Hasso czy młody Andrzej Semenić? Norweg. Klemens Morajka ma brąz, a Andrzej Semenić wygrywa. Matko kochana, Andrzej Semenić wygrywa. To jego najlepszy najlepsze osiągnięcie w karierze. Wygrał konkurs Zakopany, ale na pewno się nie spodziewał, że wygra, że zostanie mistrzem dzisiaj świata. A i też to jest najlepszy, zobaczcie. Klemens Morajka, ostatniej klasyfikacji generalnej, zaczynał konkurs i dostaje brązowy medal. Kamil to się o podium niestety otarł, czwarte miejsce, ale było źle. Kamil to dalej na prezydium, a ze sobą nic ten. Na drugi, który jest nasz Klemens Morajka przez brązowy medal, skakuje na 14 miejsce ex-aequo z Daniela Trytanda, teraz jest Ryszard Kobayashi dopiero na ostatnim miejscu. Z tego co ja dobrze pamiętam, mamy Willing. I dzień kończymy fenomenalnie, moi drodzy. Kończył się dzień, jesteśmy już po koloracji skoczków. I możemy i dzisiaj i jak oczywiście już jesteśmy w Willingen. Willingen, moi drodzy, przejechali wszyscy. I mamy kwalifikację KO. I już rokowa się rozpoczyna. Dawno co nie spytałem. Zobaczmy. Początek konkursu. Zaczyna się od tego tylko 16. Jak nie polecę za punkt konstrukcyjny. Słuchajcie, kina powiedzmy w drugim. Ja jestem, jakoś nie jestem mistrz, żeby wskakać na wszystko, nie, ale chciałem. Dostrzegam, że na mnie dobrze sposób dogadał przed. Jesteśmy w miejsce. Yuri Depesz. To jest pierwsza konkurencja, moi drodzy, Jeszcze godzina. Wow, bardzo dobry skok. Godzina ósma. Ósma to jest moje drodzy, dziewiąta. Ósma to schodzi. Kevin Pickler z numerem 4. Kwalifikacje, moi drodzy. Jaki trening? No niestety, słaby. To ostatnie miejsce. Kento Takuyama z numerem 5. Czwarte miejsce, przedostatnie i Krzysztof Biegun z numerem 6. Są zadowoleni po tym brązowym medalu. Memurańki, dobrze, choć tam miał problemy. No niestety Krzysztof Biegun z tym upadłem. Ja może upadnie, ale na szczęście nie upadł. I Maciej Kot z numerem 7. Maciej Kot. Jest to ciekawe. Będzie. Jo! Padę! Ostatnie miejsce, ale to nie jest ważne. Ważne jest droga Macika. Leży. Ale ojejku, straszna, moi drodzy, wiadomość. Czemu straszna? Maciek Kot nie wystartuje.
Niestety. Aha, chciałam was powiadomić, że jesteśmy na 14 miejscu. Mam jej, jesteśmy na 14 miejscu w klasyfikacji medalowej. A teraz ten nomen krew. Mamy mało medali, już jesteśmy tak daleko. Leci, leci, leci. No nie wiem, nie wiem, to nie wiem. 21. On jest customerem w 9. Stracił w poprzednim konkursie szansę. Stracił szansę, naprawdę bardzo stracił. Ojeju. No po tym dobrym konkursie, konkursie tak słabo, 90 metrów, to jest tam miejsce. Nawet nie przekroczył 100 metrów, to jest najgorszy skok na teraz. A Yuri Depesz podbija serca, a przedostatni, poprzednim konkursie. Krzysztof Biegun, na 10. Fenomenalnie, proszę państwa! Pierwsze miejsce 130. Ja nie mogę, ja nie mogę. Klemens Murajka z moim 11. Brązowy medalista w drugim konkursie w Villa. Ajajaj, totalnie No, po tym brązowym medalu kwalifikacja pokazuje kompletnie fatalny skok. Ale może w konkursie się przełamie i odpali petardy i może pokona swojego zawodnika. Daniel Atrytan z numerem 12. Kolejny fatalny skok. Nie wiem, co się dzieje, 11 miejsce przedostatnie. Kłem czy czoj? Czoj, moi drodzy. Porcelanowo, ale się wybijam to. Dobrze. Piąte miejsce. Piąte miejsce. Konstantin Sokolenko z menem 14. Już tylko zostanę w medalu. Ale to był dobry skok. Ojojoj, upadek. Kazacha 8 miejsce. Ale wstaje Kazach i wszystko jest dobrze. Aleksander Finstow z numerem 15. Polak, Polak, lecz, Polak, Polak. Siódme miejsce. Mackenzie Boyd Klaus z numerem 16. Zabrakło mu na Krosowi zabraknie odległości. Tak samo w pasji też zabraknie. To jest 15 miejsce. A to jest krzywe bicie, moi drodzy. Johan André Forfang z numerem 17. Oj, dostałem wiadomość, że... Oj, dostałem wiadomość, że nie startuję, moi drodzy. Moi drodzy, nie startuje złoty medalista Anzo Semenić. Nie będzie startować Anzo Semenić. Odpuszcza kwalifikacje. Dawid Pecyza z numerem 18. Będzie on postanowi sobie teraz kolejny powalczyć. Ale bardzo problemowo. Problemowo. Karl Geiger. Masakrycznie. 15 miejsce. Ale pozbiera się. Nie będziemy patrzeć na to. My? Można. Kuba Wolny już może oddać skok. Jeszcze przypomnę, że będziemy widzieć 19 od medalista z Villa. Nie będzie skakać. Kuba Wolny, dobry skok. 7 miejsce. Manuel Fettner. A już złoty medal na koncie. Ale nie był dla Austriaczyka przydany, chociaż ten skok był fenomenalny, ale upadek! Upadek, proszę państwa! I 8 miejsce, ale pozbierał się Manning, ale jest zły. Robert Hansz! Zobaczmy, co to będzie.
miejsce. A smycz prosił, żeby był niestartowany. Mogę spełnić. Chociaż nie, jednak został. Jednak nie, moi drodzy. Pomyliłem się. A smycz jednak nie startuje. I Kamisto zakończył kwalifikację. Czyli gra dla doleczonej do siebie kasy. Nie, niestety nie wygra. Ale było blisko. Tak blisko. Trzecie miejsce. I tak Krzysztof Miętus wygrywa pieniądze. Ale nie dla Michała Doleżana, tylko dla Michała. Dla naszego, dla ich trenera. No sprawdź, więc Krzysztof Miętus będzie startować w zimie. Więc musi też zbierać. On też z trenerem musi zbierać pieniądze na sprzęt zimowy. Też trzeci Kami Stoch. I oto parę. Oczywiście Asymenic sam. No tak no. O zobaczcie, na końcu polska para Asymenic. Ale Asymenic powiedział. Powiedział jeszcze. Powiedział przed konkursem, czemu nie chce startować. Ale może później to będzie dobre, dobre, bardzo dobre. Czas, moi drodzy, ale tak czy siak, moi drodzy, możemy zobaczyć Konstantina Sukurenko versus Kevin Bickner. Minęło ledwie okres, o, tylko stało łatwo. Nie chciałam tego zaczynać. Kevin Bickner. Na pewno go pokona. Na pewno go, moi drodzy, pokona. Dobry początek dzisiejszego konkursu. Kacu Sakurama versus Aleksander Śmiszczyk. Oleg versus Ken. Który wygra? Ojojoj, Kacu Sakurama krzywe widzi, ale bardzo dobry skok. Dobry skok. Ale czy Aleksander Śmiszczyk go przebije? Robimy się właśnie w tej chwili. Alex. Mam nadzieję, że jednak wygra. Jest, jednak wygrał! Bardzo daleki skok! Bardzo dobrze! Znaczy wygrywa. Japończykiem. Pian Bayer versus Chujiro Kobayashi. Ja mój drodzy skaczę jak się wydarzy. Pian Bayer. Nie skaczę formowie, skaczę jak się wydarzy. Ojej! Mówa mi skok. Skaczę miejsce. No, naprawdę, zepsuł skok Kilian Pajer. No i myślę, że Junshiro Kobayashi być może go ogra. Chociaż i tak wstydzi, ale może, no ogra go na pewno. Wygrana Japończyka w dobrym nawet skokie. Trzecie miejsce. Kilian Pajer przedostatni. A teraz Junshiro Kobayashi versus Manuel Bettner, który wygra. Robert Johansson. Ojejku! Miejscem. No i myślę, że Manuel Bettner już go weźmie. Wygra. Bo to medalista już. Oczywiście. Oczywiście, Maryku! Fenomenalnie! Bo no, lokalny rekord. Ciekawie. Crazy Boy Klaus versus Kuba Wolny. Zobaczmy. No, mamy teraz takie przecież, że ci lepsi wygrywają. Bo ten gorszy przegrywa, a ten lepszy wygrywa, tak? To się ułożyło, nie wiem, fajnie. I Kuba Wolny. Mam nadzieję, że wygra parę. Wygra w prostym miejscu. Mamy zwycięzcę pary, dobrze. Bardzo z Kuby, trzecie miejsce. Kar Geiger versus Quentry Choi. Coś tu jest nie tak, bo coś tu nie jest tak. Skok, szóste miejsce. Zobaczymy, czy Koreańczyk przebije. Ciekawie. Oj, nie przebije. Chociaż było blisko, ale niestety przegrywa. Jednak. Niestety, ale ta nasza fajna pasa się już przełamuje. I już jest tak jak jest. Że teraz ten gorszy wygrał z najlepszym.
Teraz Anti Alto versus Krzysztof Bieg. Zobaczmy. Ale Krzysztof jest. Ciekawy, jestem ciekawy. Dobrze. Dobrze, Krzysztof podszybuje. Szóste miejsce. I Anti Alto. Proszę, przepraszam was. Krzysztof biegł. Niestety nie. Chociaż, chociaż, mój drogi. Coś tam jest dla Krzysia, ale właśnie, że go przebił. Przebił, dobra. Andrzej Stekała versus Domen Premier. Do 20 Andrzej. Mam nadzieję, że wygra. Więc to się ustawi bardzo daleko od jego, że Domen tego nie skoczy. No niestety. I moim zdaniem może Domen to przeskoczyć. Pamiętam się, że Domen to przeskoczy. No może to nie przeskoczy. Nie no. A jednak? O, jednak Andrzej wygrał, brawo Andrzej! Domen dopiero dziesiąty. A teraz Spara Polska. Maciej Kot versus Dawid Kubacki. Mam nadzieję, że będą dobre skoki. Maciej Kot ustawił nawet dobrą odległość. Ale i tak ma 10 miejsce. I czy Dawid Kubacki to przebije? Myślę, że taka szansa może być. Dawida wygrał, chociaż nie wiem, oj, upadek, 17 miejsce. No nie spodziewałem się, myślałam, że to będzie dobre. Ale Dawid stał, jest dobrze i wystąpił w drugiej serii i niestety przegrał ten parę. Nie spodziewałam się przed ostatnie miejsce. A teraz Johan André Forfang versus Kamil Stoch. Kamil był trzeci. Tylko pieniędzy niestety. O. Chociaż myślałam, że Forfang to tak łatwo był dla Stocha. Ale okazało się, że jednak to nie był jakiś duży profit. I 18 miejsce. I myślę, że Kamil Stoch, jeśli poradzi sobie bez problemu, to pije. Dobrze, tak jest. Ja, Kamil to przebija, Kamil to wygrała parę, a już jest ten miejsce jest. Teraz Dalian Atretande versus Yuri Defesh. Julian Defesh. Ojej, ops. Też niełatwy próg ostatni Dalian Atretande. Jest to pierwsze miejsce razem ostatnie. Oj, Yuri Defesh na 1000% wygra tę parę, bo Dalian Atretande zostawił strasznie łatwy próg. A i tak Yuri Defesh. Oj, a jednak i tak wygrywa 21 miejsce. 21 miejsce. I mogę tym akcentem powiedzieć, że to była najgorsza para dzisiejszego konkursu. Najgorsza para. Klemens Morajka versus Krzysztof Miętus. Zakończymy polską parą, który z chłopaków wygra. Klemens Morajka ustawi. No niestety. No nie był za duży próg dla zwycięzcy kwalifikacji i moim zdaniem się Krzysztof Miętus nie pomyli. Ja spokojnie wygrał. Krzysztof Miętus wygrywa. Krzysiek wygrał? Czy nie? A jednak, moi drodzy, Klemens Morajka. Krzysztof Miętus dopiero 18. No ja jestem nic. Ten co nie chciał wystąpić. Kwalifikacja, może odpali petardę. No pokazuję, że odpali petardę. Piąte miejsce. To była naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobra decyzja, żeby sobie przerwę zrobić. No i a co sobie mieć egzekut Joshi Kobayashi? I rozpoczynamy serię. Daniel Atretande na rozpocznie. I kto wygra? Kto zdobędzie dzisiaj pierwsze medale? Ojej. Będę fatalny konkurs. 14 miejsce. Fatalny konkurs za Norwega Yuri Defesh. 24 pierwszej serii. Teraz skaczę. To jest skoczy najgorsza para z pierwszej serii. Jeszcze gorzej. 20 miejsce. Ledwie pociągnął 100 metrów. Ledwie. Poznacie Sokolenko. 23 po pierwszej serii.
Dobra, a to są jakby ostatnie 23 skoki. Znaczy nie, bo jeszcze nie wyrównałem z tej głowy. I zostaje spać w pierwszym. Johan Andrej Korpan. 22. Zobaczcie, ale się złożyło. 22 numerek startowy, 22 seria to fatal. I ten pierwszy fatalny skok. Dawid Kubacki, 21 po pierwszej serii. Niespodzianka, ale może teraz trwać totalnie. No mistrzostwa. Ojej. Fatalny konkurs dla Dawida. No Dawid, nie wiem czemu tak samo skacze. Albo po prostu Dawid, albo Dawid szukuje już formę na zimę, albo po prostu nie chce już, nie chce jakby ryzykować z medalami, chce sobie zaczekać do zimy, bo przypomnę na zimę, tam moje zimy, teraz kryjofę jest w zimowej igrzyska olimpijskie. Miały już być potem opóźnione mistrzostwa świata, to moi drodzy. Czy to jest powtórka? Moi drodzy, tylko chciałam powiadomić, że będą w tym roku takie mistrzostwa. Będą takie mistrzostwa. A tak, w Krzysztof Wieku. Czyli na to miejscu, przepraszam. Gdzie jest ta kwalifikacja? Gdzie jest ta kwalifikacja? Nie wiem, co się stało, ale... Niestety. Ale Krzysiowi się na pewno nic nie stało. Przyjechał tą linię, nie widać go, ale powstał na pewno. Stał. No i teraz będzie Hanson 18 po pierwszej serii. Zagrałem parę z tego, co ja pamiętam. Nie wiem, wiem. Mogło być dalej. Pierwsze miejsce. Już mamy prawie. Zostawiam na czołową drugą. Teraz Klemens Wurenka. W ostatnich kwalifikacjach brązowy medalista drugiego konkursu na skoczni fila. Mamy spełnioną. Pierwsza czoła trójka w drugiej serii. Mackenzie Wojt Klaus, 16 po pierwszej serii. Dobrze. Dobry skok. Drodzy, i kończy człowiek 15 po pierwszej serii. Upadek. No cóż, ale powstał. No i, ale i tak to nie będzie udane na jego koniec. Kento Sakuyama, 14 po pierwszej serii, mój drogi. Leci. Ojej, papa! Czekajcie, kółka. Nic. Okej, domen prep. Jedzie przez tłuk. Nie stoją się bez skocza. O! Zapraszam do skocza, musiałam się do tego skręcić, ale niestety zostawiam się zapis. Macie kod w nas po pierwszej serii, a po poprzednim konkursie Bidla, a numerek właśnie 12 startowy. Oj. No tak. Drugie miejsce. I jedna z poprzednich serii Skar Geiger. Kolejna marnowana grupa medale. Dobrze, chociaż to jest konkurs dobry. Pierwsze miejsce. Nowy lider. Janty Artos, najlepsza dziesiątka. On jest zaraz na też dziesiątko w pierwszej serii. Nie zależy od tego, nie chcę drugie miejsce. Anty Artos przegrał swoją palę. I Anty z tego. Dwóch. Nie. No ale to tam był sam z kochem. Anty z tego kała. Dobry skok. I Krzysztof Biegun, 8 po pierwszej serii.
bo gdzie wiele mój upadek? Już to biegun piąty, ale wstał i Kamil stoch. Już mam jedno mistrzostwo świata. Siódmy po pierwszej serii. Kamil odpadł przed Arkiem. To był dobry nawet skok. Drugie miejsce. Ajaj, kolejna zmarnowana szansa na złoto. I mam nadzieję tak, że jeszcze, nie wiem, może się uda jeszcze Kamilowi utrzymać. No i uwaga, Dunstro Kobayashi. Będzie się już bił o medal. Pokazał, że będzie się bił dzisiaj o medal. Może nawet o złoto. Ale na razie to wygląda na bonus. A ze Samenik. Złoty medalista z poprzedniego konkursu. Jest ekrybu edytorem. Ale już tego. No cóż, ale już tylko. Ale nie o. Nie to będzie. Medal siódmego. Kevin Bicknell! Czwarty po pierwszej serii. Czy to będzie medal? Nie. Nie, wytrzymał presję. Kuba Wolny! Czyli po pierwszej serii, uwaga, czy to będzie medal? Mam nadzieję, że tak się stanie. Nie wiem, nie wiem. Kuba Wolny ma medal! Ale zauważyliście to, moi drodzy? W każdym konkursie Polacy zdobywają medal! To jest po prostu fenomenalne! Kolejny medal! Moi drodzy! I Olek zniszczył, czy będzie drugi medal? Jakby był kolejny, to było super! Drugi po pierwszej serii. Dawaj. Nie. Stąd. Chociaż... Nie, to... Trzeci miejsce. No chyba, że Manuel Fetter jest pierwszy. Może sięgnąć po drugi złoty medal, ale też... Nie wytrzymuję. 18 miejsce! Jednak, no niestety, nie będzie do niego złotego miejsca i... Matko sałatko, Kuba Wolny mistrzem. Brązowy medal dla Orka zniszczyła, ja nie mogę. Młodzi uczestnicy wykrywają, dodatkowo Kamil Stoch piąty. No, otarł się prawie o podium. Razem Kargajga się otarł o podium. Ale to jest po prostu, moi drodzy, piękne. Ja myślałem, że chyba Kobayashi czy kto wygrał. Ale tu się pokazuje, że jednak Kuba Wolny zostaje złotym medalistą. To jego najlepszy wyczyn, tak? A jeszcze brąz Aleksander Ziszczo to też jego wielki wyczyn. Kuba... Co to ma znaczyć? Oczywiście Kilian pali na ostatnim miejscu, moi drodzy. Ale patrzcie na to. Kamil Stoch tym razem ma towarzystwo Kuby Wolnego, a Elze Semenić spada. Aha, Elze Semenić już ma dwa złote medale. Aha! Elze Semenić już ma dwa złote medale, a tu Markowski nie pomyślał, moi drodzy. No to już mamy... To Semenić ma już dwa złote medale. To też ładnie. Kamil i Kuba dalej dwa złote. I Kuba ma jeszcze trzy brązowe. To jest najlepsze. Ostatni, który zdobył podium, to Klemens Murańka. I jeden brązowy medal. Ale to jest po prostu, moi drodzy, piękny. To jest bardzo ładne. Ale tak musimy już opuścić, niestety... tą klasyfikację, bo będziemy musieli kończyć. Chyba nie chodziło już o nasz konkurs, już nie będziemy prowadzić dalej konkursu. Wyskocz. To, moi drodzy, jesteśmy po Willingen. I jeszcze, moi drodzy, zostały nam trzy konkursy w Polsce, bo zobaczcie. Tryb Austrii przejechany, tryb Willingen też. I teraz przenosimy się do Polski, do Wisły. Wisła też konkurs KO. I w Zakopanem
Mówię, to jestem ciekawy, jak się tam, jak to pobędzie, ale mamy, ale... Państwa, Kuba Wolny zostaje z tym medalistą Niemiec. Z tym medalistą Niemiec. A jak skończymy to, to jeszcze zrobimy sobie właśnie w... Chyba w Wiśle. Tak, tak, Wiśle. Zrobimy sobie konkurs, coś sobie dodamy jakby. Ale to nie tego, tylko dla pokazu. I nie będzie Wisły na razie. Jak skończymy mistrzostwa, to tak się to skończy. Mam nadzieję, że to będzie fajnie. Jeżeli się mam podobać, mam plan. Jeszcze trzy konkursy w Polsce. Polska, na koniec, moi drodzy. Tryb Austrii przeszliśmy. Już, czyli Schopeny, Wawilachy, tryb Niemców też. Wawilachy jedynie na jeden dzień nas ugościło. Tyle, 9 dni, na 10 jest koniec. Znaczy, ogólnie, jest ogólnie, moi drodzy, 14 dni. Znaczy, jeszcze 15 dni. Akurat. Czyli, ale dla skoczków się kończy tymi 9 dniem. Na 9 dniu, moi drodzy. Moi drodzy. I będzie ważna. A później będą wielkie igrzyska. No, moi drodzy, igrzyska opóźnione, ale z jakimś czasem igrzyska olimpijskie wady wiemy, ale to dopiero w sensie małym. Ojejku, to będzie jeszcze dużo czasu, a tak w ogóle nie skończymy mistrzów. Ja się z was zamiast, no zawsze łapeczkę w górę. Aha, jeszcze trzeba skoczyć ten konkurs treningowy. Jak to zawsze skaczemy na Garmisch Partenkirchen. Oczywiście. Ok. Tak kończy się odcinek. Nie wiem. Drodzy. Dziękuję. Czekajcie chwileczkę. Proszę, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczka. Ja się z wami żegnam, tylko wyjdziemy z gry. Do zobaczenia, elo i cześć! Chwila.